Dosłownie przed kilkunastoma minutami zakończył się mecz drugiej kolejki Ekstraligi Piłki Nożnej Kobiet. Sportis KKP Bydgoszcz przegrał z TM SMS Łódź 0-1. Gol z 22 minuty Klaudii Jedlińskiej przesądził o tym, że dziś 3 punkty jadą do Łodzi. A skoro mowa o Łodzi, to drużynę TM SMS Łódź reprezentują trener Marek Chojnacki. Jest także z nami, dzień dobry trenerze, jest także z nami obrończyni Daria Sokołowska. Drużynę Sportisu KKP Bydgoszcz reprezentują trener Adam Góra oraz piłkarka Aleksandra Sudyk. Może od trenera gości, panie trenerze, pana okiem, jak ten mecz dzisiaj wyglądał. Mecz prowadzony w trudnych warunkach, bo raz, że gorąco, a dla was dodatkowa trudność, bo tego odpoczynku mieliście niewiele, dopiero co walczyliście o Ligę Mistrzów. No i jakby wracając od pogody, no to pogoda nas nie rozpiesza w ciągu 10 dni rozgrywaliśmy 4 spotkania, no to nie jest jakby normalna sytuacja, ale zdawaliśmy sobie sprawę, skoro żeśmy wywalczyli grę w Lidze Mistrzów, to wiedzieliśmy, co nas czeka, tak? Może nie spodziewaliśmy się, jaki poziom zespołu reprezentują, z którym graliśmy, a on był dość wysoki, żeby się przeciwstawić i nadrobić pewne niedostatki w wyszkoleniu technicznym czy taktycznym, mogliśmy nadrabiać i bieganie, i tego też nam w pewnym momencie zabrakło. I ja jestem na tyle doświadczonym jako zawodnik i jako trener i wiedziałem, co będzie. I dziewczynom mówiłem, że jeżeli my dzisiaj tego meczu nie rozstrzygniemy w pierwszych 45 minutach, gdzie sobie to ułożymy, to z każdą minutą będzie nam bardzo trudno. I jak spotkanie pokazało, nie było to wielkie widowisko w wykonaniu jednego i drugiego zespołu. Więcej było biegania, walki, zaangażowania, bardzo mało płynnych akcji w drugiej połowie. To chyba żaden zespół nie stworzył sobie sytuacji do strzelenia bramki, jak się nie mylę, a to w kobiecym futbolu rzadkość. Tak, no to już jakby nie świadczy o tym, że było to dla nas przede wszystkim trudne spotkanie. Ale przede wszystkim cieszę się, że wygraliśmy, bo dla nas w dniu dzisiejszym najważniejsze były punkty. Ja jako trener no chciałbym, żeby gra była poparta wynikiem, ale ja mam takie powiedzenie, no, że może i nogi chciały, ale wszystko idzie od głowy, a że głowa zamulona, to podejmuje się przede wszystkim złe decyzje. I tylko mogę pochwalić zespół, że gdzieś wolą. Gdzieś i ambicji, zaangażowania, troszeczkę może i umiejętności nie pozwoliły na stworzenie wielu groźnych sytuacji pod naszym polem karnym, bo podejrzewam, że jeżeli byśmy gdzieś stracili jakąś bramkę, to mental taki, że mogłoby to się dla nas źle skończyć, a cały czas mając korzystny wynik, dziewczyny walczyły. I udało nam się dowieść to do końca spotkania. Cóż, ja tylko mogę pogratulować mojemu zespołowi, ale i zespołowi przeciwnika, bo postawiono nam bardzo trudne warunki, ale to żeśmy wiedzieli, tak? Bo tutaj zawsze kiedy gramy, to nie są łatwe dla nas spotkania i zawsze musimy się sporo namordować. To generalnie zawsze żeśmy wykorzystywali w końcówkach, czy żeśmy zwyciężali, ale dzisiaj to nie byliśmy w stanie w drugiej połowie już praktycznie nic zrobić, tylko praktycznie żeśmy przeszkadzali przeciwnikom. Dziękuję. Trenerze, niewiele brakowało, a scenariusz, o którym mówi trener zespołu z Łodzi, sprawdziłby się, ale w drugą stronę. Olek się trafiła w poprzeczkę, niewiele tam brakowało. Tutaj zastanawialiśmy się wszyscy wspólnie w pięcioro, kilkanaście centymetrów i byłoby 1-0 nawet gorszy. No, na wstępie to chciałem pogratulować, bo nie miałem okazji. Panie trenerze, gratuluję jeszcze raz Mistrzostwa Polski. Bo kiedyś, jak byliśmy tutaj na meczu, mówiłem, że życzę wam tego, żebyście zrobili. Się udało i występu uważam też dobrego w eliminacjach Ligi Mistrzów. No tak, także wie pan, panie doktorze, no, to co sędzia widzi, to jest bramka. To, że mieliśmy okazję i swoje szanse. No mieliśmy w pierwszej połowie, tak założyliśmy sobie, że będziemy grali agresywnie na zespół z Łodzi. Wiedzieliśmy o tym, że zespół z Łodzi jest po tych rozgrywkach Ligi Mistrzów i to na pewno nigdy nie zostawia ślad, zostawia zawsze ślad w zawodniczkach, tak? No, trzeba jednak te mecze wybiegać, to jest zupełnie inny poziom niż Ekstra Liga Polska. No tylko jest żal mi tego zespołu, że tak naprawdę no, mogliśmy tutaj chociaż zrobić remis. Tak? Tak uważam, że taki remis to by był taki najsprawiedliwszy w tym meczu, bo jeden i drugi zespół się starał, tak? Dopóki Łódź miała siłę, to w pierwszej połowie ten mecz wyglądał tak, jak ten powiedział, no nie będę tutaj dyskutował z tym, bo no, tak wyglądał mecz. Pierwsza połowa była jeszcze w miarę piłkarska, w drugiej połowie to już tak naprawdę przy tej temperaturze trochę walka ze sobą, tak? My zrobiliśmy zmiany. No mogę pochwalić te moje dziewczyny, uważam, że idziemy krok, cały czas krok do przodu.
Staramy się, my nie mamy takich marzeń, znaczy marzenia to mamy, ale nie mamy takich planów, że nie mówimy, że gramy w Mistrzostwo Polski, tylko my chcemy w każdym meczu się rozwijać, w każdym meczu 3 punkty. I co nam z tego wyjdzie, to zobaczymy na koniec rundy. Ja zawsze jestem, zawsze uważam, że trzeba być pokornym, tak? Bo tu jest Mistrz Polski i tak naprawdę tam są dziewczyny, które grają w kadrach, które powinny grać w kadrach, a nie grają z jakichś różnych powodów, nie mi to wyjaśniać. I uważam, że mój zespół w tym momencie na to, co jest przygotowany, na to, co go stać, pokazał się z dobrej strony, tak? Co mówię, no, to też jest fajne, że trener przyjeżdża i trener wie, że no, ja zawsze przypomnę sobie mój pierwsze spotkanie z trenerem Markiem Ligowem, 11-0 w Łodzi, to jesteśmy trochę dalej, no bo teraz jest 11, teraz było tylko 1-0. Mam nadzieję, że w Łodzi tam trener zrobi trochę boisko, przygotuje trochę pod nas, to tam zrobimy remis 1-1 albo wygramy 2-1. Grzesiek wtrąca, tam nie trzeba nic zrobić, ono jest zrobione. Lepsze nie będzie, bo oni przenieśli tam wszystko, tam jest teraz. To nie jest boisko to, co było, to jest makabra. W mojej ocenie na dzień dzisiejszy. To w Łodzi, drodzy Państwo, ale to dopiero wiosną, natomiast w najbliższej kolejce Sportis jedzie na mecz do Wrocławia, tam zagra ze wzmocnionym, bardzo wzmocnionym Śląskiem. Warto już teraz o tym wspomnieć. Natomiast nasz dzisiejszy rywal podejmować będzie u siebie Beniaminka, Hydrotrak Radom. Ten mecz już w następnej kolejce 27-28 sierpnia. Dario Droga, teraz do Ciebie się zwracam. Dwa sezony spędzone tutaj w Bydgoszczy, w zespole Sportisu KKP Bydgoszcz. Dziś zagrałeś przeciwko swoim byłym koleżankom. Tak, dokładnie. No, spotkanie było trochę trudne i też wiedziałam, że może trochę mentalnie wpłynąć, ale cieszyłam się, że gdzieś to odniosłam na mnie, że nie gra, że właśnie grałam przeciwko koleżankom, ale patrzyłam na nie bardziej jak na zawodniczki przeciwniczki niż na były tam koleżanki zespołu. No na pewno cieszę się, że udało nam się wygrać, bo wiedziałyśmy, że będzie trudno ze względu nawet na blisko temperaturę, no i że miałyśmy rozegrane te spotkania w bardzo krótkim odstępie. No i też Bydgoszcz się postawiła i właśnie w pierwszych 10 minutach też mogła sobie otworzyć wynik. Dlatego cieszę się, że akurat dzisiaj my byłyśmy skuteczniejsze o tą jedną decydującą bramkę. Pamiętasz może, co stało się 9 sierpnia 2020 roku? Zadebiutowałam chyba tutaj, z Gdańskiem. Wtedy w Gdańsku. Tak. Ale pokazuję tam, bo została wybrana wówczas Daria, to dla tych kibiców, którzy nieco mniej śledzą, do 11 kolejki, to też na pewno pamiętasz. Tak, pamiętam. Także to było prawdziwe wejście smoka Darii Sokołowskiej, dziś piłkarki TM. Aleksandro, twój obraz tego meczu, jak ty postrzegasz to dzisiejsze spotkanie? Spodziewaliśmy się, że to będzie trudny mecz, jednak już nieraz udowodniliśmy, że potrafimy z tymi najlepszymi zespołami rywalizować jak równy z równym i tak samo było dzisiaj. Stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, z których mogliśmy strzelić bramkę, jednak to się nie udało. Mieliśmy jeden błąd, straciliśmy bramkę i przegraliśmy mecz. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, drodzy kibice, o tym co za tydzień to już wiecie, bo o tym mówiłem przed chwilą, natomiast ja już dzisiaj zapraszam na mecz na 11 września. Sportis KKP Bydgoszcz podejmować będzie Medyka Polomarket Konin. Na dziś początek tego meczu o godzinie 12. Spoglądam w kierunku prezesa Kowalika. Chyba przytakuje, więc tak, 11 września, godzina 12, Sportis Medyk, serdecznie zapraszamy, ten mecz pokażemy Państwu na YouTubie, na Sportis TV. A za dziś dziękuję, do powodzenia, do zobaczenia, do następnego razu.